Nie powiem, panie przewodniczący, bo nas pominęliście na tej ostatniej, jakże ważnej, co tam się panu niby pomyliło. Niby byliśmy wykluczeni, a tak naprawdę do dzisiaj pan nie wie dlaczego. I ja zacznę od pytania do... Bo kto reprezentuje stronę rządową dzisiaj, pan Kołakowski? To ja mam pytanie do... Gdyby był pan od początku, pan wiedział, witaliśmy wszystkich, jest pan A wie pan, dlaczego nie byłem? Bo wczoraj zgłosiłem się na komisję i zapisaliście, że będziemy zdalnie, bo najlepiej, żebyśmy się łączyli jak poseł Borys, żeby nikogo nie było słychać. Bo my zgłosiliśmy się normalnie, ale Panie, oczywiście byliśmy wpisani na zdalnie i pół godziny staliśmy, no ale nie będziemy o tym mówić i dlatego się spóźniliśmy. Więc proszę tutaj nie ujmować Agrouni, że ktoś się spóźnia, bo to wy nie dopełniliście formalności. A do rzeczy? Dlaczego nie ma pana Kołakowskiego? Ja pytam. Jakie jest formalna odpowiedź, że ich tutaj nie ma? Leszku, jak ty potrzebowałeś wywalczyć sobie lepszą pozycję w PiS-ie, to ty potrafiłeś się spotkać z każdym, nie bacząc na pandemię, na nic innego. Potrafiłeś przyjechać. Leszku, dlaczego ciebie tu nie ma dzisiaj? Ty obiecywałeś, że będziesz robił wszystko dla rolników, a dzisiaj ciebie nie ma? Wyglądasz jak Putin, panie który wyciąga wielkiego biurka, panie przemawia. Panie przewodniczący. Kołakowski, może pan szanować też innych uczestników i merytorycznie? Nie wiem. Za chwilę włączę panu, tylko pan pozwoli, że ja powiem dwa zdania. Panie przewodniczący, komisja jest po to, żeby rozmawiać merytorycznie na tematy problematyczne, na tematy, które są w tej chwili jakby, na których została zwołana komisja. I bardzo pana proszę, może pan być z panem ministrem po imieniu, pan, to jest pana sprawa i bardzo się cieszę, że pan jest po imieniu, ale na komisji proszę się zwracać do pana ministra, panie ministrze, nie po imieniu. No, chce pan po prostu spoufalać się i jest pan po imieniu, to jest pana sprawa. Ja też zwracam się do pana ministra, no, tak jak powinno się zwracać na komisji. Bardzo pana proszę o to, żebyśmy jednak rozmawiali, tak jak powiedziałem, merytorycznie, bo chyba wszystkim nam zależy na tym, żeby te problemy, które są w tej chwili w rolnictwie, rozwiązywać, a nie po prostu robić jakieś show. Nie na tym rzecz polega. Dlatego bardzo pana proszę o uspokojenie troszkę emocji i spróbowanie, naprawdę spróbowanie rozmawiać merytorycznie i szanować wszystkich, którzy są na komisji. Bardzo proszę. Show to jest nie przychodzenie na komisję, to jest właśnie robienie show. A ja powiem tak. 15 wypowiedział się premier, 16 wypowiedział się premier, a 14 Agrounia była na największym składzie nawozowym w Polsce, gdzie nawozy wyjeżdżały za granicę. I zatrzymaliśmy tam na długi czas pociąg. Ja wczoraj płaciłem mandat za to, 700 zł, bo wstrzymywałem sprzedaż nawozów za granicę. Bo stałem pod bramą Anwilu i Anwil wydał komunikat, że przez Agrounię rolnicy nie dostaną nawozów. Ale to spowodowało później to, że chociażby premier się wypowiadał. Przecież to jest niedopuszczalne, że komisja jest zwołana pół roku po tym, jak realny problem jest i funkcjonuje. Posłowie pisali, mówili, my jeździliśmy po kraju, organizowaliśmy pikiety, ale wtedy też byliśmy nazywani, tak jak teraz pan mówi, że robiliśmy show i pokazy. To wy nic nie zrobiliście i taka jest prawda. Dzisiaj mowa o pomocy. Żadnej pomocy rolnicy nie dostali do dzisiaj. Nie pomoc, tylko jakieś pieniądze są obiecane, ale nie można mówić o tym w kwestii pomocy. Państwo silne państwo, silne spółki Skarbu Państwa to takie, które są przygotowane na kryzys, bo wtedy się poznaje siłę, a nie takie, które sobie radzi w momencie, kiedy jest dobrze. Jak się przygotowaliśmy na czas kryzysu? Tylko ja się pytam, czy przez te pół roku wyciągnęliśmy wnioski, chociażby jest jakieś rozporządzenie, jakieś ustawy, które mówią, że nawóz ma być magazynowany przez firmy, które nimi handlują. Ja tylko powiem, że są kraje w Europie, które mówią, że jeżeli firma handluje w kraju danymi strategicznymi produktami, to musi mieć ciągle na magazynie daną ilość odpowiedniego produktu. Jakie są dzisiaj rezerwy nawozów w Polsce, gdyby coś się stało, gdyby coś się wydarzyło? Tutaj ktoś mówi o NIK-u, o UOKiK-u. My pisaliśmy pół roku temu do NIK-u i do UOKiK-u o interwencję. Panie przewodniczący, ja żałuję, że tej odpowiedzi nie wziąłem, bo ona jest skandaliczna. UOKiK nie dopatrzył się, napisał, nie ma żadnej zmowy, już kilka miesięcy temu. Na przełomie roku odpisali. NIK powiedział, że nie będzie wszczynał żadnego postępowania, bo to nie jest ich zadanie.
Oni już wtedy wiedzieli, że nie ma zmowy. To jak dzisiaj UOKiK wyjdzie, mówiąc, że faktycznie zmowa była? Dlaczego pół roku temu o tym mówili? I fakty są takie, że dziś rolnicy ostatnie swoje pieniądze wydali na nawozy, żeby kupić. Ja się boję jednego. Jaka będzie gwarancja tego, że to się w ogóle zwróci, że będą jakiekolwiek gwarancje tego, że my będziemy mieli później pieniądze? Nie ma tego. I ta pomoc, o której wy mówiliście do tej pory, ta pomoc, o której ministerstwo mówiło, przecież ona nie funkcjonuje. Napisaliśmy 2 tygodnie temu dokument do ministerstwa, to może pan minister Kołakowski, żeby się nie obraził na nas, żeby nie uraziło, pisaliśmy o możliwości wywożenia gnojowicy na pole. Żeby, tak jak w Niemczech, można było zamiast nawozu sztucznego wylewać gnojowicę. W odpowiednich warunkach oczywiście. Nie ma żadnej odpowiedzi, a już powinno być rozporządzenie. Rolnicy, o czym za chwilę powiedzą moi koledzy, są jakieś chore przepisy, jeżeli chodzi o handel nawozami naturalnymi. Ograniczenia w sprzedaży, w zakupie, w dawkowaniu czy w używaniu w miesiącach. Ja myślę, że nasza ta cała rozmowa skupia się na tych 500 zł obiecanych, a ona powinna skupić się na tym, jak rozwiążemy problem, bo on będzie tylko narastał. I ja bardzo żałuję, że tak bardzo dyskryminowana jest strona społeczna w tym całym układzie. Ja dzwoniłem wiele razy do spółki, która była delegowana przez ministerstwo jako do tej, która ma sprzedawać nam nawóz. Wiecie, dzwoniłem kilka razy. Nigdy Agrochem nie miał nawozów do sprzedania. A to miało być lekarstwo dla nas. Czyli mamy jednego wielkiego producenta, nad którym kontrolę ma nasze państwo, ale Grupa Azoty, których przedstawiciele tutaj siedzą, handluje sobie po prostu z każdym, kto później to wywozi. I nie powiecie, że na przykład Grupa Azoty sprzedaje za granicę. Nie. Tylko podmioty, którym oni sprzedają. I to jest niegospodarność naszego państwa. A wyciera sobie nasze państwo niestety buzię tym, że mamy kupować z Agrochemu. Ile Agrochem sprzedał w tym roku nawozów dla polskich rolników? Ile? Jakie to jest procent zapotrzebowania dla nas? Ile bezpośrednio kupili rolnicy? Bo ja dzwoniłem 5 albo 6 razy. Ani raz nie było do kupienia. I to jest skandal. Ja pytam, w jaki sposób wyjdziemy na jesień z podobnego problemu? Bo to jest wyzwanie. Kiedy dostaniemy pierwsze pieniądze? I ja chciałbym jeszcze raz przestrzec ministerstwo, żeby nie kłamali. Żeby minister Kowalczyk nie kłamał, mówiąc, że te 500 zł to jest wypłata różnicy, która powstała z powodu podwyżki. A na koniec mam jeszcze pytanie, bo jest pewna rozbieżność. Minister Kowalczyk w swoich komunikatach mówi, że to jest pomoc po COVID-zie. A komisarz Wojciechowski mówi, że to jest pomoc z powodu wojny. To wy z której przyczyny pomagacie? Czy już sami nie wiecie, dlaczego pomagacie? Bo to może nie jest istotne, może się pan uśmiechać. Ale to chyba jest jakiś brak sprecyzowania i całości. Mówicie tutaj o tym, że jest zrobiony raport. Przecież raport to najlepiej przedstawią rolnicy, pokazując swoje portfele. Ja nie ukrywam, że wczoraj opłacałem rachunki w swoim gospodarstwie za nawóz. I jak ja słyszę, że podwyżki są 100 czy 200%, to się pukam po głowie. Bo ja wczoraj zapłaciłem 4 razy więcej niż w tamtym roku, na taką samą, kupując taką samą ilość nawozu. 4 razy więcej. I nawozu miesiąc temu nie było do kupienia. I pół roku temu, panie ministrze, trzeba było zrobić rezerwy strategiczne. Agrounia, ja teraz powiem, co my proponowaliśmy na jesień. My w październiku, w listopadzie mówiliśmy, państwo ma zgromadzić nawozy, które są potrzebne dla wszystkich rolników w Polsce. Ma zgromadzić. Mieliśmy kupować. Nie mieliście magazynów, bo zaraz Grupa Azoty powie, że nie mogli magazynować. To trzeba było na miesiąc wstrzymać sprzedaż za granicę i powiedzieć rolnikom, sprzedajemy wam w komis, a KOWR podpisze gwarancje kredytowe. I wtedy ja bym miał swoje 5 tirów nawozu u siebie w magazynie, zapłaciłbym wtedy, jak będę miał pieniądze, czyli po żniwach na jesień. Ale nawóz by został w kraju, bo to byłoby istotne. Mówiliśmy, odroczona płatność za nawozy.
Agrochem, kiedy ja pytałem o sprzedaż z wydłużonym terminem płatności, no panie Kołodziejczak, nie ma takiego czegoś, tylko przedpłata. Tylko przedpłata. I to są błędy popełnione. Dlatego ja proponuję, teraz na koniec, żebyśmy się nie spierali, bo nie moją tutaj jest celem wytykać błędy, bo dla mnie to jest wielka przykrość i pan dobrze o tym wie. Ja proponuję jak najszybciej zgromadzić nawóz, który będzie potrzebny na sezon 2022-2023, żeby był u nas w kraju. Nawozy potasowe, których nie możemy kupować. Nawozy fosforowe, które w dużej części przyjeżdżają z Chin. Zaraz Chiny powiedzą, nie sprzedajemy wam fosforu. Już to powiedzieli. Nawozy azotowe, jeżeli jeszcze są w kraju, zatrzymać jak najszybciej na następny sezon. Jeżeli nie ma gdzie tego magazynować, dajcie rolnikom. I takie pytanie. Bo Agrounia jest taką organizacją, która cieszy się dużym zaufaniem społecznym. Nawet jeżeli ktoś się z nią nie zgadza. Z naszą linią. Dzwoniło do mnie wielu pracowników dużych gospodarstw państwowych, które należą do państwa. I mówią tak, panie Michale, dlaczego nasze gospodarstwa państwowe, w których pracujemy, kupiły nawozy przed żniwami i zapchali wszystkie magazyny? Czyżby oni wiedzieli, że będzie problem z dostępnością nawozów? Dlaczego nie byli skontrolowani sprzedawcy i dystrybutorzy w całym kraju, którzy napychali wszystkie magazyny? My za to zapłacimy. I ja mam pretensje po prostu do nieudolnych służb naszego państwa, które nie wpłynęły na tą sytuację. I to jest merytoryka. Ale oddzielanie się w taki sposób właśnie, że ja obserwuję teraz ministra rolnictwa, który wygląda jak Władimir, ale nie Załęcki, tylko Putin za tym biurkiem, z czego się naśmiewamy gdzieś w Rosji, ale tu widzimy dokładnie taki sam obrazek. Pan przewodniczący mógł przyjść, kobieta mogła przyjść, która też jest w komisji. Następny członek też, ludzie też. Ale ministerstwo się boi i się odcina. I ja na koniec tylko powiem, panie przewodniczący, my jesteśmy po to, żeby pomagać, żeby słuchać nas, bo gdyby nas posłuchał minister na spotkaniu w grudniu, dziś nie byłoby takiego problemu. Ale jeżeli mówi się, tak jak pan zaczął, i ja wiem, że macie w PiS-ie rozpiskę, żeby mówić, że Agrounia to jest show, brak merytoryki, to, co było mówione w niedzielę na niektórych spotkaniach, mówcie, że to jest brak merytoryki. Proszę mi wytknąć jedną niemerytoryczną rzecz, którą powiedziałem, poza prześmiewczym zwróceniem się do ministra Kołakowskiego. Ministra. Udało się. Pomogłem. Dziękuję bardzo.